Będziemy zaczynać. Witam Was serdecznie w nowym roku. Właśnie przed chwileczką rozmawiałam z panem administratorem, że zaczynamy z takiej bardzo grubej rury i takiego ciężkiego kalibru mamy temat. Jeśli chodzi o depresję wśród uczniów, to państwo jako grono nauczycielskie, być może są z nami też rodzice, wiecie dobrze, że niestety uczniowie nie są od niej wolni. Dzieci w wieku szkolnym, a chorują na depresję coraz częściej. Pokażę Państwu w trakcie naszego spotkania statystyki zrobione na przestrzeni zeszłego roku, które naprawdę zatrważają, więc cieszę się, że mamy szansę rozmawiać o tym i z początkiem nowego roku dotykać tak ważnego tematu. Jeżeli Państwo poczujecie, że temat Was mocno obciąża, to zapraszam w piątek. Będziemy rozmawiać o tym, jak wesprzeć ucznia w osiąganiu sukcesów, tak na pocieszenie. Ale dzisiaj o depresji. Drodzy Państwo, ja nazywam się Marcelina Wnęk. Nieraz się spotykaliśmy tu na Platformie Edukacyjnej Nauczycieli i w innych przestrzeniach internetowych i też twarzą w twarz. Działam w ramach własnej firmy Your Life, która właściwie wspiera wszystkich chętnych w rozwoju i osobistym, i zawodowym. Z wykształcenia, z wieloletniej praktyki jestem pedagogiem, terapeutą, właśnie trenerem rozwoju osobistego i taką moją misją jest wspieranie psychicznego zdrowia, więc to, co też jest Państwa misją jako nauczycieli, częścią Waszej misji. To jest plan naszego szkolenia i najpierw porozmawiamy o tym, czym jest depresja. Postaramy się zrozumieć przyczyny, symptomy, dlatego że na inne rzeczy będziecie Państwo Wy jako nauczyciele mieć szansę zwrócić uwagę, a na inne zwrócić uwagę rodzicom. I niestety jest tak, że czasami, chociaż wydawałoby się, że rodzic to jest ta osoba, która stoi naprawdę na pierwszej linii frontu w walce o dobro swojego dziecka, dzieje się tak, że pewne kwestie rodzic przeocza. No, ze względu na bardzo różne rzeczy, ze względu na przyzwyczajenie, zmęczenie i być może czasami słaby kontakt z dzieckiem, być może czasami ze względu na własne problemy. I często jest tak, że gdy spotykam się z Państwem nauczycielami, to odczuwam i słyszę wyraźnie taki bunt, dlaczego my mamy jeszcze się zajmować rodzicami. No, mamy to zapisane w karcie nauczyciela, że jednym z naszych zadań jest wspieranie rodzica w pełnieniu jego funkcji opiekuńczej, rodzicielskiej. I właśnie dzisiaj się na tym wsparciu będziemy skupiać. Porozmawiamy o tym, jakie to warunki mogłyby być spełnione, by dziecko raczej na depresję nie zachorowało, albo jaka atmosfera w domu, jaki styl wychowania mógłby być uprawiane, żeby ewentualnie wesprzeć zdrowienie i generalnie o wpływie właśnie stanu rodziny na depresję. Porozmawiamy o tym, jak reagować w razie, gdybyśmy jako nauczyciele zauważyli depresję u dziecka, jak to przekazać rodzicom, co zrobić, gdy rodzic jakby zaprzecza, nie chce współpracować, jak współpracować w ogóle z taką rodziną. Więc jakby dosyć sporo kwestii sobie dzisiaj dotkniemy. Mam nadzieję, że Państwo swój, prawda, głód poznawczy zaspokoicie, ale też w takim jak zawsze praktycznym wymiarze, że będziecie Państwo później tę wiedzę mogli wdrażać w swoją pracę i czuć się umocnieni na tym gruncie. Faktycznie moją nadzieją jest, że jakby to, czym jest depresja, nie będzie dla nas tak bardzo obce. Jeżeli Państwo macie za sobą epizody depresji, albo jeżeli Wasze dzieci przeszły depresję, Wasze prywatne dzieci, to będzie Wam łatwiej zrozumieć temat. Natomiast człowiek, który depresji nigdy nie doświadczył, z pewnością nie będzie umiał wskrzesić w sobie tak wielkich pokładów empatii, żeby się wczuć w rolę dziecka lub wczuć w rolę rodzica dziecka z depresją. I to jest trochę tak, że rodzic i dziecko to jest zawsze taki układ naczyń połączonych i oczywiście będą pewne przypadki patologiczne, kiedy dobro dziecka nie będzie leżało w świadomym interesie rodzica, ale w większości przypadków rodzic zawsze stawia swoje dziecko w centrum. I czasami jest tak, że on widzi dobro tego dziecka inaczej niż ty jako nauczyciel, ale jednak zdecydowanie wszystkimi swoimi siłami o to dobro dziecka będzie walczył. I teraz naszym zadaniem jest, prawda, stanąć jakby w jednym rzędzie, w jednej drużynie, zagrać o dobro tego dziecka i to postaramy się dzisiaj zrobić, no właśnie w kontekście walki z depresją młodego człowieka.
Trzeba też sobie uświadomić, znaczy postaram się Państwu uświadomić, że w momencie, kiedy właśnie trudno jest o taką zdrową, dobrą współpracę, a dziecko jest w stanie, który Wy obserwujecie jako taki grożący jego w ogóle czasami życiu, bo przecież depresja to jest choroba, która tak naprawdę może prowadzić nawet do śmierci, wówczas nie jesteśmy bezradni i to jest dobra nowina, trzeba podjąć wtedy konkretne kroki, o których też Państwu poopowiadam. Zachęcam tak jak zawsze do zadawania pytań i gdybyście Państwo mieli jakieś refleksje, coś byście chcieli dodać, coś ująć z tego, co ja tutaj do Was będę mówiła, to bardzo serdecznie zapraszam do rozmowy, do dyskusji. I najpierw chciałabym bardzo, żebyście odpowiedzieli na pytanie, tak luźno, z czym się kojarzy Wam depresja? Jak ewentualnie, z jakimi formami objawów depresji spotkaliście się w swojej pracy nauczycielskiej? Co może Was jako nauczycieli niepokoić, albo co Was niepokoi jeśli, w tym konkretnym kontekście, jeśli chodzi o depresyjność Waszych uczniów? Względnie, jeżeli jesteście Państwo rodzicami, to też proszę odpowiedzcie na te pytania ze swojej perspektywy, jakby co Wy czujecie, myślicie, widzicie, kiedy pojawia się jakby to słowo depresja, jakie obrazy się Wam pojawiają, jakie niepokoje Wami targają, jakie mogą być przyczyny, tak zupełnie intuicyjnie, gdybyście Państwo chcieli wymienić. Przygnębienie utrzymujące się dłuższy czas, uczeń jest osowiały. Mhm. Na pewno smutek. Mhm. Brak energii, smutek, nagłe wyciszenie, obojętność, unikanie kontaktów rówieśniczych, zamykanie się w sobie, niepewność, brak kontaktu z innymi, wycofanie. Mhm. Wycofanie. Obniżony nastrój, zamykanie się w sobie mimo zewnętrznej teoretycznie dobrej relacji. To jest ciekawe spostrzeżenie. Wybuchy złości, labilność emocjonalna, zmęczenie, niechęć do kontaktów z innymi, brak chęci do działania. Mhm. Wagary, niechęć do wykonywania szkolnych zadań, brak współpracy z innymi. To jest też ciekawe, co pani Anna pisze o tych wagarach, do niechęci do wykonywania szkolnych zadań. My to często zrzucamy zupełnie tak, myślę, że bez złej woli, na karb po prostu złego zachowania, nie do stosowania społecznego, na karb dojrzewania, a to może być faktycznie depresja. Samotność, to też jest takie skojarzenie z depresją, myślę, że bardzo, bardzo trafne. Wyjątkowa, zaskakująca radość, to też ciekawe, co pani Maria pisze, faktycznie bywa labilność emocjonalna, która właśnie pokazuje takie nieadekwatne wybuchy różnych emocji, brak chęci do wstania z łóżka, brak siły i chęci do nauki, unikanie kontaktu wzrokowego, rozmowy, brak apetytu też bywa, oczywiście senność, smutek, rozdrażnienie, bardzo, bardzo dużo symptomów Państwo wymieniacie, bardzo, bardzo takich no, trafnych można by powiedzieć, a depresja, uczeń mówi nic mi się nie chce. Depresja jest, drodzy Państwo, też taka, tu mi słowo angielskie tricky przychodzi do głowy, taka podstępna, dlatego że to co my widzimy jako obraz depresji, tak jak tu jedna z pań napisała, to mogą być często zupełnie takie maskujące objawy, takie maskujące właśnie wybuchy radości, dowcipkowatość, szczególnie wiecie Państwo w wieku nastoletnim, w wieku dojrzewania, dzieci bardzo potrzebują akceptacji rówieśniczej, bardzo nie chcą się wyróżniać, więc jakby będzie to dla nich priorytetem, by resztki tych sił, które jeszcze tam gdzieś w nich się kotują, wykorzystać na rzecz tego maskowania się. I tutaj Państwo widzicie, jest kilka znanych dosyć osobistości, wszystkie z nich chorowały na depresję i drodzy Państwo, część z nich depresja doprowadziła do śmierci. I dlaczego to zdjęcie tutaj pokazuję? Dlatego, żebyśmy nie lekceważyli tematu, dlatego żebyśmy właśnie rozumieli, że depresja to nie jest zawsze smutek, apatia, przygnębienie i wycofanie. Bywa tak, że właśnie człowiek zużywa resztkę sił do tego, żeby jednak w środowisku się móc odnaleźć i drodzy Państwo, żeby móc w środowisku się pokazać od takiej, powiedzmy sobie, normalnej strony. I tutaj chciałabym, żebyśmy podyskutowali troszeczkę na temat takich sztampowych poglądów dotyczących depresji, żebyście Państwo pisali P jak prawda, F jak fałsz i ewentualnie krótki komentarz, dlaczego tak lub nie. Depresja jest przejawem buntu. Prawda czy fałsz?
Nie jest przejawem buntu, oczywiście jest chorobą. I jakby z buntem trudno ją łączyć, choć są też takie statystyki, które pokazują, że w okresie nastoletnim gdzieś w efekcie zderzenia się też tego, co dziecko dotychczas było świadkiem, tego, co dorośli starali się go nauczyć, a prawdziwego życia, które nagle ma okazję doświadczać i niemożności odpowiedzi na wiele pytań, dziecko faktycznie zaczyna cierpieć na to, co depresja ze sobą niesie, ale nie może, depresja nie jest przejawem buntu. Czy może być skutkiem buntu? Trudno by mi było wyciągnąć takie jednoznaczne stwierdzenie. Depresja jest bardzo poważną chorobą i trzeba ją wyleczyć. Prawda, absolutnie tak. Drodzy Państwo, to jest ważne, żebyśmy to dobrze rozumieli. Depresja jest chorobą. Często jak rozmawiamy o autyzmie na przykład, autyzm nie jest chorobą i to musimy pamiętać. W przypadku depresji musimy rozumieć, że jest to choroba. To oznacza, że da się ją wyleczyć. To oznacza, że bardzo często potrzebne jest wsparcie farmakologiczne. To oznacza, że możliwe jest też leczenie szpitalne i to oznacza, że tak jak nie leczymy grypy, nie leczymy z innych chorób samodzielnie, tylko udajemy się do specjalisty, tak często z depresją najrozsądniej jest się udać do specjalisty. Depresja sama minie. Tu mówimy, że fałsz, ona nie minie sama i człowiek, który ma dosyć bogate zasoby wewnętrzne, który ma takie wsparcie środowiskowe, może z niej wyjść jakby bez farmakoterapii, może z niej wyjść bez tego fachowego wsparcia, ale depresja jako choroba nie ma tendencji do samoprzemijania. Organizm z różnych względów nie ma też tendencji do samoleczenia się z depresji. I to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę, gdy chorujemy fizycznie, oczywiście nasza dusza na tym też w pewnym sensie cierpi, ale gdy chorujemy fizycznie, mnóstwo mechanizmów sprzyja walce z tą chorobą. Często farmakoterapia też sprzyja, ale bywa, że bez farmakoterapii choroba sama przegrywa z organizmem. W kwestii depresji bywa to bardzo trudne. Najpierw należy znaleźć przyczynę depresji, a dopiero później leczyć. Można się spodziewać, Pani Kasiu, Pani Kasia pyta, czy możliwe jest całkowite wyleczenie. Wyleczenie jest możliwe, tak jak nawroty są możliwe i depresja, drodzy Państwo, też ma swego rodzaju podłoże genetyczne. Jeżeli w rodzinie była depresja, to jakkolwiek nie wykryto genu rodziny, to wykryto statystyczną prawidłowość, że często w rodzinach, w których depresja się już pojawiała, cierpią na nią także dzieci, ale odpowiednia higiena psychiczna, odpowiednia samoświadomość, odpowiednie szybkie wykrycie też tego, że depresja oczycha, nadchodzi i reakcja może zapobiec tym nawrotom, może zapobiec albo sprawić, że one będą łagodne, bo przecież też depresja ma różne postaci. Tutaj, że najpierw należy znaleźć przyczyny depresji, później leczyć. Pani Urszula pisze, że jest to prawda, a ja tutaj chcę dodać tylko tyle, że czasami nie ma czasu na szukanie przyczyn, bo czasami orientujemy się za późno, jakby te symptomy depresji, to spustoszenie, które depresja poczyniła już w organizmie, jest na tyle duże, że człowiek nie jest w stanie dotrzeć do przyczyn, on nie jest w stanie już logicznie myśleć, jakby jego system postrzegania świata, jego system no właśnie też intelektualnego jego przetwarzania jest zdecydowanie sparaliżowany. I tak naprawdę wtedy należy podjąć ze specjalistą leczenie, czyli doprowadzić organizm do takiego punktu zero, kiedy człowiek może zacząć w ogóle korzystać ze swoich zasobów, między innymi intelektualnych, i zacząć szukać przyczyn. Bo oczywiście zrozumienie przyczyn będzie pomagało w leczeniu, tylko że nie zawsze jest taka kolejność, że najpierw, bo czasami jest już za późno na to, żeby szukać tych przyczyn. Antydepresanty uzależniają. Prawda czy fałsz? Pani Anna mówi, że nie. Raczej tak. No wiem, że będziemy tu mieć odmienne, w sensie będziemy my, tyle ile nas jest, możemy mieć odmienne zdania. To jest tak, drodzy Państwo, że antydepresanty oczywiście mają potencjał uzależniający. Absolutnie tak. To są leki, które ingerują w nasz organizm bardzo mocno, bardzo w system neurologiczny, w system hormonalny, w związku z czym mają taką moc uzależniania. Natomiast te nowoczesne leki tak naprawdę, jeżeli dawkowane
pod okiem lekarza, jeżeli z farmakoterapii wychodzi się też pod okiem lekarza, to nie znaczy, że człowiek będzie uzależniony. To nie jest tak, że gdy zaczynasz brać lek, to już będziesz do końca życia na niego na przykład skażany. Dobrze. Idąc dalej, depresja jest konsekwencją złego zachowania, to tak jak buntu niekoniecznie. Depresja to nie wymówka osób. Depresja to nie jest wymówka osób leniwych czy słabych. Tutaj mamy to podwójne zaprzeczenie w języku polskim, ale chcemy powiedzieć tak, depresja nie jest wymówką, to prawda, to nie jest wymówka. Natomiast, drodzy Państwo, zróbmy sobie rachunek sumienia w tym momencie. My jako nauczyciele, ale też my jako rodzice, zróbmy sobie rachunek sumienia, dlatego że czasami my mamy silny priorytet efektów, czyli efektów nauczania, silny priorytet realizacji pewnych założeń, postanowień przez nasze dzieci, przez naszych uczniów. I w momencie, kiedy taki uczeń niechętnie się już zabierał do tego dzieła wcześniej, a teraz to już w ogóle nic mu się nie chce i nic nie robi, to zamiast szukać przyczyny, którą może być depresja, zaczynamy traktować go jako takiego właśnie nieudacznika troszeczkę i jakby musimy być wrażliwi, no nie tylko na ten jeden sygnał, że właśnie człowiekowi nagle spadają możliwości poznawcze, ale też na wiele innych sygnałów, że one wszystkie razem mogą jednak być wynikiem depresji, a niekoniecznie właśnie lenistwa, niechęci czy jeszcze innej złej woli. Pani Aleksandra pisze, że syn ciągle gra na komputerze, jest uczniem szkoły średniej i klasy pierwszej, była u psychiatry, syn nie wychodzi z domu, nie chcę kontaktów z ludźmi. Moja mama 30 lat ma depresję, ja też nie wiem, czy ktoś mu pomoże. No, generalnie dobrze, że pani udała się do psychiatry. Tu jakby nie absolutnie nie postawimy diagnozy, ale myślę, że lekarz, że też wsparcie psychologiczne. Być może też, jak będziemy sobie o tym wszystkim rozmawiać, to warto sobie pomyśleć, na co ja jako rodzic mogę mieć wpływ, na co we wspólnocie ze szkołą można mieć wpływ, jeśli chodzi o prowadzenie takiego człowieka dalej przez życie. Można pomyśleć o leczeniu też w ośrodku zamkniętym, czy o na przykład ośrodku socjoterapii. Tu jakby możliwości też, jeżeli chodzi o radzenie sobie z depresją i z tym, co ona robi, jest bardzo wiele i przecież jest też tak, że wiele osób, tak jak ktoś z Państwa napisał, cierpi z powodu nawrotów, czyli ta depresja, tutaj mama 30 lat ma depresję i żyje. I jakby my musimy się też w pewnym sensie nauczyć żyć czasami właśnie w takich warunkach, jakie depresja nam stwarza. Oczywiście te warunki będą jakby łagodzone przez leki, przez odpowiednie otoczenie, ale trzeba sobie brać tę depresję prawdopodobnie w niektórych przypadkach jako taki dodatkowy czynnik, aspekt funkcjonowania i nie można pozwolić, żeby człowiek, szczególnie młody, stracił przez to życie, stracił przez to szansę owocnego życia i nie zawsze jest też tak, jeśli chodzi o młodych ludzi, bo myślę, że my dotykamy dzisiaj bardzo trudnego tematu, nie tylko dlatego, że on jest bardzo bolesny też dla rodziców, ale też dotykamy trudnego tematu dlatego, że nie każde dziecko w obecnym czasie, które ma w nosie realny świat i który nie chce wychodzić z domu, nie chce się uczyć i które zamyka się z komputerem, ma koniecznie depresję. To musimy wziąć pod uwagę, że jakby tutaj może być jeszcze wiele, wiele innych kwestii do przepracowania. Czy psycholog może stwierdzić po badaniach, że przyczyną depresji dziecka jest dyrekcja i nauczyciele? Nie sądzę, żeby... Znaczy w sensie może być jednym z czynników. Porozmawiamy sobie dzisiaj jeszcze, mam nadzieję, że dojdziemy do tego momentu, o czynnikach chroniących i o czynnikach ryzyka. I w każdym środowisku funkcjonowania dziecka, czy to jest szkoła, czy to jest właśnie rodzina, czy to są kontakty rówieśnicze, czy to jest w ogóle też dynamika funkcjonowania dziecka, jego charakter, jego system postrzegania świata, będą czynniki chroniące i czynniki ryzyka, czyli nagromadzenie tych czynników ryzyka, które mogą gdzieś tam predysponować dziecko do depresji, o takim nagromadzeniu psycholog owszem może stwierdzić. Szczególnie prowadząc wywiad środowiskowy, szczególnie stosując testy jakby charakterystyczne dla swojej pracy psychologicznej. Ale absolutnie trudno byłoby wyciągnąć taki jakby jednoznaczny wniosek i jakby znak równa się postawić między postawami dyrekcji i nauczycieli, a stanem psychofizycznym ucznia, dlatego że na ten stan pracuje jeszcze szereg innych czynników. I
Jeżeli ktoś odważył się taką decyzję odważną, właśnie odważył się odważną decyzję i jakby wyrok czy diagnozę postawić, to też myślę sobie, że to jest ważny sygnał teraz dla rodzica, tak? Co on z tym zrobi, bo jeżeli on to wie, to oczywiście może podjąć walkę ze szkołą, ale też po prostu może podjąć walkę o syna, zmieniając środowisko szkolne, decydując się na edukację domową, jakby dbając o jego zdrowie i kondycję psychiczną w tych wszystkich innych obszarach funkcjonowania, bo szkoła nie jest jedynym i na to też, jak dziecko radzi sobie w szkole, jak radzi sobie z presją ewentualnie wywieraną przez szkołę, zdecydowany wpływ mają rodzice i postawy, które też oni prezentują. I drodzy Państwo, to też myślę sobie jest taki no ciekawy, ale też bardzo trudny temat z tego tytułu, że tu wchodzi bardzo dużo emocji i będziemy sobie mówić o tym, że w momencie, gdy rodzic otrzymuje taką diagnozę, depresja, to oczywiście jedną z takich dominujących emocji będzie poczucie winy. I drodzy Państwo, to, że ja coś źle zrobiłam, że ja mogłam zaradzić, że ja mogłam inaczej, będzie zżerać tego rodzica od środka. Więc wyobraźcie sobie Państwo, jak ogromną ulgą dla tego rodzica będzie informacja, jeżeli psycholog się na taką odważył, no to tak jak mówię, jest to kwestia odwagi swego rodzaju, ale jednak będzie informacja ogromną ulgę niosła dla tego rodzica, że to nie jego wina, że to jest wina tej okropnej szkoły. I teraz drodzy Państwo, no właśnie, rodzic może toczyć walkę ze szkołą, ale tak naprawdę to, co ja chcę powiedzieć i co, żeby wybrzmiało dzisiaj wieczorem, że my nie będziemy walczyć ze sobą, ani my z rodzicami, jeżeli my upatrujemy, powiedzmy sobie, szereg przyczyn w postawach rodziców, ani rodzice tak naprawdę nie powinni walczyć z nami, nawet gdyby padła taka diagnoza, bo tak naprawdę musimy spróbować stworzyć wspólny front i wspólne środowisko, nie aby walczyć ze sobą nawzajem, tylko żeby walczyć o dobro tego dziecka, gdyż to dobro przez depresję jest mocno zagrożone. I tak jak pan Paweł pisze, dokładnie. I teraz, że może psycholog zwrócić uwagę, że czynnikiem wpływającym na obniżany nastrój jest nauczyciel, natomiast absolutnie taki znak równa się jest no, myślę, że daleką, no, bardzo daleko idącą diagnozą. O tak, słuchajcie, chodźmy dalej z tą prawdą i z fałszem. Depresja jest konsekwencją złego zachowania, to już mieliśmy. Depresję widać po człowieku, jest smutny i na nic nie ma siły. Dokładnie, dobrze, że Państwo piszecie. Fałsz może być zupełnie inaczej przez długi czas, drodzy Państwo, może być zupełnie inaczej i to jest właśnie bardzo trudne, dlatego że my się czasami orientujemy za późno, my jako nauczyciele, my jako rodzice. Bywa też, drodzy Państwo, tak, że teraz tam, gdzie człowiek czuje się dobrze, gdzie czuje się bezpiecznie, tam, gdzie nie musi udawać, tam, gdzie nie potrzebuje się przypodobać, te objawy będą szybciej widoczne. Jeżeli takim środowiskiem na przykład jest rodzina, to wtedy rodzic będzie w stanie zauważyć wiele niepokojących symptomów, zanim one dotrą do was jako do nauczycieli. Ale jeżeli rodzina nie jest takim środowiskiem, a szkoła owszem jest, bo udało wam się stworzyć w waszych klasach taką atmosferę i w waszych, nie wiem, gabinetach pedagogicznych taką atmosferę, że dzieci chcą tam przebywać, że się otwierają, że się czują akceptowane takimi, jakimi są, to wy pierwsi zwrócicie uwagę na pewne kwestie. I teraz rodzic powie, nie, no w domu jest wszystko w porządku, co też pani mi opowiada i nad tym będziemy musieli pracować, żeby pokazać rodzicowi, że on musi podjąć konkretne kroki, bo później będzie dużo, dużo trudniej je podjąć. Dalej, tylko ludzie słabi chorują na depresję. Absolutny fałsz, oczywiście. O depresji należy rozmawiać. Prawda. I teraz, drodzy Państwo, my sobie dzisiaj rozmawiamy, ale ja też bardzo Was zachęcam do tego, żeby zrobić w ramach szerzenia psychoedukacji w swoich szkołach, bo to też jest wpisane w pomoc psychologiczno-pedagogiczną i to można robić w ramach etatu na przykład pedagoga specjalnego i innych specjalistów, albo nawet w ramach wiecie, jakichś warsztatów prowadzonych przez psychologa, czy pedagoga specjalnego, czy zewnętrznego specjalistę, zrobić rodzicom, słuchajcie, warsztaty, spotkanie takie psychoedukacyjne o depresji. Dlaczego? Dlatego, że znowu różnie układają się nasze prywatne relacje z rodzicami i może być, znaczy nasze prywatne zawodowe relacje z rodzicami i może być tak, że teraz
widzisz, że dziecko ma problem, wzywasz rodzica i opowiadasz mu, takie a takie symptomy zaobserwowałam i teraz to może być depresja i rodzic słysząc to akurat od ciebie, może ma na bakier z tobą, może nie po drodze mu jest z twoją poglądowością, to tylko dlatego, że słyszy to od ciebie, będzie się w nim rodzić bunt, co też pani mówi, czy pani sugeruje, że ja jestem złym rodzicem. Tak może być, takie reakcje obronne. I teraz, drodzy Państwo, warto zrobić takie otwarte spotkanie dla rodziców wszystkich, którzy chcieliby przyjść, chcieliby posłuchać. Dlaczego? Dlatego, że być może jeżeli ich uwrażliwimy na pewne kwestie, to oni łatwiej będą w stanie nie tylko wejść z nami w współpracę, nie tylko wejść w współpracę z psychologiem, z zewnętrznym specjalistą, do którego jednak powinni zabrać dziecko w takim przypadku, ale będą też bardziej wyczuleni na pewne symptomy, szybciej je będą obserwować, będą lepiej wiedzieć, jak reagować. Dalej, depresję można przezwyciężyć siłą woli. Tak, to raczej siła woli się przydaje, natomiast może nie wystarczyć absolutnie. Wola to też jest jeden z tych obszarów, które depresja bardzo mocno paraliżuje, więc to musimy rozumieć, że jakby tej woli w pewnym momencie po prostu brakuje i wszystko staje się już takie w miarę obojętne. Na początku oczywiście, że człowiek jeszcze próbuje walczyć i ta siła woli jest potrzebna. Im człowiek też, to też warto sobie uświadomić, że przecież dziecko nie może we własnej sprawie podjąć żadnej decyzji, tak naprawdę jeśli chodzi o leczenie i tak naprawdę potrzebna jest ku temu decyzja rodzica, ale dziecko, jeżeli ma wolę, to przyjdzie do rodzica, przyjdzie do ciebie jako do zaufanego nauczyciela, do innego dorosłego i powie, jest ze mną źle, potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia, przyjdzie, słuchajcie, to jest też bardzo ważne, tak jak warsztaty dla rodziców, bardzo ważne są takie warsztaty, lekcje uświadamiające, wychowawcze, psychoedukacja dla uczniów. Dlaczego? Dlatego, że to, czego dzieci nie powiedzą dorosłym czasami, powiedzą sobie nawzajem i teraz my musimy uczulić uczniów na to, czym jest depresja i jak reagować, że jeżeli na przykład kolega czy koleżanka mówi o samobójstwie, jeżeli kolega czy koleżanka mówi o tym, że się tnie, jeżeli kolega czy koleżanka mówi jeszcze o innych kwestiach, które mogą być typowymi symptomami depresji, to ty nie możesz tego zostawić dla siebie i tak samo ty jako nauczyciel absolutnie tego nie możesz zostawić dla siebie, ani ty jako rodzic tego nie możesz zostawić dla siebie. Proszę sobie wyobrazić, ja przez pewien czas pracowałam jako dyrektor szkoły podstawowej montessoriańskiej i zadzwoniła do mnie pewnego dnia jedna mama i mówi: pani Marcelino, moje dziecko przyszło do mnie i powiedziało, że jej przyjaciółka z tej szkoły, z klasy siódmej się tnie, ale proszę zrobić tak, żeby się jakby nikt nie dowiedział, że właśnie moja córka mi o tym powiedziała, bo ona mi zaufała. To jest straszny jakby strzał w kolano, dlatego że jeżeli my obiecamy poufność w takiej sytuacji, jeżeli powiemy, dziecko przyjdzie do nas i powie, ja chcę popełnić samobójstwo, ja nie mam już potrzeby i sił do życia, wszystko jest bez sensu i jakby wkrótce ze sobą skończę, a my mu obiecamy, że tego nie powiemy nikomu, to drodzy Państwo, bierzemy na siebie odpowiedzialność, której nie jesteśmy w stanie ponieść. To absolutnie nie może zostać jakby między nami, to musi trafić do rodzica i rodzic musi podjąć konkretną akcję pomocową, a jeśli on nie będzie chciał, to my musimy wszelkimi sposobami też prawnymi doprowadzić do tego, żeby rodzic no właśnie zrobił coś w kierunku leczenia swojego własnego dziecka. Dalej, drodzy Państwo, chore dziecko nie zawsze potrafi opisać, co czuje i co się z nim dzieje. Tak, chory człowiek nie zawsze potrafi to opisać, a co więcej zdrowy człowiek też nie zawsze. I my robimy bardzo dobrą pracę, jeśli na przykład prowadzimy uczniów w takim duchu samoświadomości, czyli stwarzamy taką przestrzeń w szkole i pomagamy też tak naprawdę budować taką relację między rodzicami a dziećmi, w której można mówić o swoich uczuciach, w której też potrafi się mówić o swoich uczuciach, nazywać je, jakby obserwować samego siebie, ale często w życiu generalnie na to nie ma miejsca. I my jako dorośli na to sobie nie robimy miejsca i tym bardziej dzieci nie mają się od kogo nauczyć, a wiecie Państwo, ta uważność na siebie samego i na to, co się ze mną dzieje, jest niezwykle istotna i jest jakby też jednym z pierwszych kroków tak naprawdę do zachowania zdrowia psychicznego. To było ważne pytanie, chciałabym do niego wrócić. Co zrobić, kiedy uczeń zgłosi nam, że ma stany depresyjne, że nie wie co, ale coś się z nim dzieje, czego od nas oczekuje? Drodzy Państwo, dojdziemy sobie zaraz do tego, co z tym zrobić, natomiast pamiętajcie, że
w sprawie nieletniego ucznia osobą, która może podjąć jakiekolwiek działanie, jest rodzic. I nawet jeżeli chcecie zadziałać w szkole, bo na przykład macie taką wiedzę, macie umiejętności, czujecie, że wiecie, co począć, że sobie z tym nawet jesteście w stanie poradzić, to i tak wszelkie zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole muszą się odbywać za zgodą rodzica i to rodzic będzie tą instancją, do której się będziecie musieli jednak udać nawet pod zgodę, ale tak przede wszystkim po to, żeby ustalić wspólny front działania, bo nie możemy jakby wyrywać dziecka ze środowiska i wyobrażać sobie, że to tylko ta zła szkoła, to tylko ta zła rodzina, to tylko ci źli rówieśnicy, zły komputer. Wszystko, co jakby nas dotyka jako ludzi, ma wpływ na tę naszą kondycję psychofizyczną. Jakie działania może podjąć szkoła, gdy rodzic przyniesie informację psychologa, że przyczyną depresji dziecka jest szkoła i nauczyciele, brak akceptacji choroby? Drodzy Państwo, no bo to jest cały czas, rozumiem, ten sam temat. Czego ten rodzic by oczekiwał? Bo gdybym ja otrzymała w kwestii swojego własnego dziecka taką diagnozę i ktoś by mi tak napisał, oczywiście, bardzo bym się zdenerwowała, oczywiście, na pewno bym podjęła straszną walkę ze szkołą, szczególnie gdybym nie widziała możliwości współpracy, to wtedy bym taką walkę podjęła, ale absolutnie nie zostawiłabym dziecka w tej szkole. Rozumiecie Państwo, że to nie jest tak, że można umyć ręce, że można powiedzieć, ach, to ta szkoła, to świetnie, to w takim razie to nie moja wina i teraz niech szkoła poniesie konsekwencje. Tu nie ma czasu nawet na taką walkę, tu trzeba jak najszybciej ustalić we wspólnej dyskusji razem z tym rodzicem, że rodzic rozumie, że jeżeli przychodzi z taką diagnozą, to trzeba z nim siąść i przedyskutować, czego on oczekuje, co szkoła może zaoferować, jakie wspólne działania możemy podjąć. Tylko w ten sposób. Pan Marcin pisze, że depresja jest zdradliwa, choroba potrafi sponiewierać człowieka, człowiek z depresją jest mało wylewny, co się z nim dzieje w środku, absolutnie, tylko to, o czym ja mówię też, to człowiek bez depresji jest również bardzo często mało wylewny, no my wszyscy jako dorośli jesteśmy bardzo mało wylewni, jak Państwo czasami byliście może na jakimś spotkaniu ze mną w kwestii rozwoju psychoemocjonalnego, ja zawsze zadaję takie pytanie, jak się czujesz i Polacy, dorośli i dzieci tak samo, bo na warsztatach w szkołach jest dokładnie ta sama, odpowiadają mi dobrze, źle, tak sobie, jestem zdenerwowany albo zmęczony, przy czym zdenerwowany, zmęczony to są jedyne nazwy takie stanów psychoemocjonalnych, jakich my używamy. Reszta dobrze, tak sobie, źle, totalnie nie odnosi się do naszych emocji. I dlatego my musimy uczyć też dzieci od samego początku właśnie nie tylko mówienia i nazywania swoich emocji, ale też tworzyć przestrzeń na ich przeżywanie. Na jaką pomoc może liczyć maturzysta ze zdiagnozowaną depresją? Rodzic odmówił pomocy psychologa szkolnego. Powoli, bo to jest dużo pytań. Na jaką pomoc może liczyć maturzysta ze zdiagnozowaną depresją? Jeżeli maturzysta ma zdiagnozowaną depresję, to jest choroba, drodzy Państwo. Jeżeli jest leczenie szpitalne, albo jeżeli jest farmakoterapia, jeżeli z poradni psychologiczno-pedagogicznej taki maturzysta otrzymuje na przykład orzeczenie, słuchajcie, po prostu orzeczenie o na przykład o kształceniu indywidualnym, orzeczenie albo opinię o potrzebie, słuchajcie, dostosowań na egzaminie maturalnym, to musi przejść przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i wtedy można dostosować jakby, no, czy formę, czy wydłużyć czas pracy, czy pomóc mu w jakikolwiek inny sposób, który sprawi, że jakby ta choroba mu nie przeszkodzi w zdaniu egzaminów, być może te egzaminy zda też w późniejszym terminie, być może ich po prostu w danym roku nie zda, bo depresja naprawdę bardzo mocno obniża możliwości intelektualne człowieka. Gdy rodzic został poinformowany o depresyjnych stanach ucznia, przyjął sugestię iść do psychiatry, tygodniami nic nie robi. O tym sobie zaraz powiemy, dobrze? Bo ja chciałabym opowiedzieć Państwu to, co przygotowałam i na końcu będziemy rozmawiać o tych sytuacjach, gdy rodzic ma jednak współpracę nie do końca w poważaniu. Słuchajcie, jeśli córka sobie coś zrobi, szkoła będzie mieć problem. Drodzy Państwo, z tym rodzicem konkretnym, bo tu widzę, że jest ten duży problem, że rodzic jakby oskarża szkołę. Jeżeli córka sobie coś zrobi, to szkoła będzie mieć problem. Miejmy świadomość tego, że jako szkoła, jako nauczyciele, pracownicy szkoły jesteśmy odpowiedzialni za dzieci, które przebywają pod naszą opieką w godzinach lekcyjnych i jakby w czasie pozalekcyjnym, w drodze do szkoły, ze szkoły już niekoniecznie. Ale jeżeli, drodzy Państwo, mamy taką przesłankę, że dziecko ma tendencje autodestruktywne, że dziecko, drodzy Państwo, ma tendencje samobójcze, że dziecko zaplanowało
zaplanowało, że dziecko zaplanowało, drodzy Państwo, na przykład akt samobójczy. Tu jest nawet takie zdanie, wśród tych zdań może już nie będziemy tak po kolei wszystkich czytać, bo nie zabraknie nam czasu, ale jest też takie zdanie, że jeżeli dziecko mówi o tym, że popełni samobójstwo, to na pewno go nie popełni. Prawda czy fałsz? Fałsz, oczywiście. I my nigdy nie możemy takich sygnałów ignorować, więc jeżeli rodzic daje nam taki sygnał, że dziecko właśnie ma takie tendencje, to wówczas z jednej strony objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, z drugiej strony tak naprawdę duża uważność i to, co wcześniej sobie powiedzieliśmy, czyli na przykład, drodzy Państwo, te warsztaty i dla uczniów, i dla pozostałych nauczycieli, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak po prostu siebie nawzajem wspierać, a poza tym takiemu rodzicowi, drodzy Państwo, jeżeli istnieje realne ryzyko, to należy tak naprawdę zalecić, być może psychiatra mu to powinien zalecić, hospitalizację dziecka lub właśnie ośrodek socjoterapii, gdzie dzieci są pod stałą opieką, gdzie dzieci właśnie są objęte socjoterapią, czyli ta sfera taka psychoemocjonalna jest tam bardzo intensywnie zaopiekowana, gdzie dzieci są zaopiekowane 24 godziny na dobę, gdzie się uczą, ale równocześnie też rozwijają, ale mają absolutny brak dostępu do wszelkich też przedmiotów, którymi mogą sobie zrobić krzywdę i jakby zrzucanie winy w takim momencie, czy naprawdę jednostronnie na rodzica, szkołę, na samo dziecko albo cokolwiek jeszcze innego jest bardzo absolutnie nierozsądnym zadaniem. Tu Państwo piszecie o objęciu pomocą psychologiczną, o wydłużeniu czasu pracy na maturze, to czytajcie proszę to, co się dzieje na czacie, a ja w takim razie słuchajcie, przejdę jeszcze do tylko kilku zdań, na których mi zależy, żebyśmy sobie porozmawiali. Na depresję chorują głównie kobiety, dziewczynki. A to jest akurat prawda, drodzy Państwo, statystycznie 2 razy więcej kobiet i dziewczynek choruje na depresję niż mężczyzn. To jest statystyka, ale dokładnie lepiej się maskują. Ale chodzi, wiecie, my też rozmawiamy, jeśli ja się już powołuję na statystyki, no to rozmawiamy też tylko o przypadkach zdiagnozowanych, o tych zamaskowanych to w ogóle nie rozmawiamy, bo nie mamy o nich jakby prawa na podstawie statystyk przynajmniej rozmawiać. Słuchajcie, z... Dobra, chodźmy, wróćmy sobie do tej prezentacji i chodźmy dalej. Więc depresja jest bardzo, bardzo właśnie trudna, często do zdiagnozowania również. I właśnie zobaczcie sobie Państwo, ta strona Forum Przeciw Depresji, to jest tak naprawdę stowarzyszenie, które powstało w czasie COVID-u, dlatego że przez te 2 lata bardzo wiele się zadziało, jeśli chodzi o depresyjność w naszym społeczeństwie, w zasadzie we wszystkich społeczeństwach. I wiecie, Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że około 15% osób na świecie choruje na depresję. I ostatnio sobie czytałam statystyki właśnie związane z depresją, nawet nie w kontekście naszego spotkania, ale czytałam sobie i 15% osób na świecie choruje na depresję, a w Polsce z pomocy takiej specjalistycznej korzysta 6 milionów. Pomyślcie sobie, mamy 40-milionowy kraj, 6 milionów, ja nie jestem dobra w matematyce, ale no dużo mniej osób korzysta niż by potrzebowało, a przecież depresja nie jest jedynym powodem, dla którego my się udajemy na przykład do psychologa. Ale zobaczcie sobie, drodzy Państwo, na te statystyki, szczególnie na ostatnią kropkę, a mianowicie to jest badanie zrobione od marca 2021 do marca 2022. Poniżej 14 roku życia, czyli mówimy, słuchajcie, o szkole podstawowej, w samej Polsce 90 dzieci popełniło samobójstwo z sukcesem. Tu nie mówimy o próbach samobójczych, mówimy o dzieciach, które się zabiły. I drodzy Państwo, to jest zatrważające. I faktycznie w tym okresie covidowym jakby zdiagnozowano symptomy, nie stricte depresję, ale symptomy związane z depresją u 40% dzieci w wieku szkolnym. I to znowu mówimy tylko o tych osobach, które się właśnie nie zamaskowały, o tych, które gdzieś tam odważnie mówiły o tym, jak się czują i co myślą. I tak jednym z symptomów faktycznie depresji jest to, że ludzie mają myśli samobójcze, że jakby samobójstwo w obliczu tej całej beznadziei, która człowieka zalewa, wydaje się być dosyć rozsądnym rozwiązaniem, bo takim rozwiązaniem ostatecznym i odcięciem się
od cierpienia. I teraz my się często tego boimy, jak dziecko sobie coś zrobi, no to będzie nasza wina, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, myślmy sobie o tym, że tak jak tu jedna z pań napisała, że mama cierpi na depresję 30 lat, jakby, że czasami jest tak, że gdzieś całe życie będziemy mieli do czynienia z tym wszystkim, co depresja niesie. I musimy rozumieć, że ta depresja tak naprawdę dotyka nie tylko emocjonalności. To nie jest tylko tak, że jest mi smutno i że mi się nic nie chce i że wszystko nie ma sensu, ale właśnie depresja tak naprawdę zaburza niesamowicie nasze funkcjonowanie fizyczne ze względu na zaburzoną gospodarkę hormonalną. My nie mamy na przykład możliwości spać w związku z tym no, ogromna utrata sił fizycznych. Często mamy zaburzenie łaknienia i w związku z tym albo tracimy na wadze, ale bardzo często zyskują osoby z depresją chore na wagę. I to, co będziecie Państwo mogli obserwować, co rodzice mogliby obserwować właśnie, jeśli chodzi o apetyt albo jego utratę, albo też takie napady głodu, a bardziej obżarstwa, dlatego że człowiek najczęściej kojarzy jedzenie z taką... z pozytywnym bodźcem. W związku z tym jeszcze, gdy się człowiekowi chce zawalczyć o siebie, no to walczy właśnie na przykład rzucając się na pokarm. Albo walczy, drodzy Państwo, rzucając się, jeżeli chodzi o młodzież, właśnie w internet, bo tam szukają alternatywy dla tej matni i tej beznadziejności, która ich pokłania w realnym świecie. I jak czasami właśnie rozmawiam z młodzieżą, ja często też cytuję akurat tego chłopca, bo on to jakby na mnie tak bardzo wstrząsające wrażenie zrobiło. Pytałam się dzieci, dlaczego tyle czasu w momencie, jak jest im źle na świecie, to tym realnym to spędzają z komputerem, grając w gry internetowe i tak dalej. Bo i chłopiec 6-7 klasa powiedział, proszę pani, my tutaj na nic nie mamy wpływu, a tam zrobimy sobie takie życie, jak chcemy. I wiecie, ta ucieczka w tę rzeczywistość taką dla nas nierealną jest bardzo powszechna. I dodatkowo jeszcze tak naprawdę depresja dotyka też sferę poznawczą, czyli człowiek jakby spada mu koncentracja, spada możliwość takiego myślenia przyczynowo-skutkowego. Zaczyna w ogóle postrzegać świat w takich kategoriach, chcę powiedzieć czarno-białych, ale raczej czarnych, czyli wszystkie na przykład porażki, które dotychczas człowiek odniósł i wszystkie sukcesy, które odniósł, wydają się nic nie warte. Porażki za to właśnie wydają się znamienne. Gdy patrzy w przyszłość, to nie widzi, że w ogóle jest po co podejmować jakikolwiek wysiłek. O sobie myśli bardzo źle, o swoich możliwościach myśli bardzo źle. Bardzo często też jest tak, że ucieka tam, ponieważ właśnie tam ma kontrolę nad życiem, dokładnie tak, jak pani Dominika pisze, ja właśnie też to od dzieci słyszałam niestety. Też, drodzy Państwo, tutaj przygotowałam dla Was jeszcze jedną taką tabelkę, a mianowicie właśnie objawy depresji. I nawet nie chodzi mi teraz o to, żebyśmy sobie podzielili je na te behawioralne, emocjonalne, poznawcze, biologiczne, to zupełnie przy okazji, ale bardziej by mi chodziło o to, żebyśmy popatrzyli na te przyczyny i jak będziemy sobie o nich rozmawiać, od razu żebyśmy myśleli o tym, na co my jako nauczyciele możemy zwrócić uwagę, a na co my jako rodzice możemy zwrócić uwagę, albo na co my możemy zwrócić uwagę rodzicom, by patrzyli, bo to jest bardzo ważne, byśmy umieli być wrażliwi na to wszystko, czym depresja się objawia jeszcze zanim w pełni jakby człowieka pochłonie. Więc to, o czym pisaliśmy, drażliwość oczywiście, to wycofanie się społeczne. Ale bardzo charakterystyczne, drodzy Państwo, żebyśmy to dobrze rozumieli, my musimy patrzeć na jakby krzywą zmian. Czyli to nie jest tak, że na przykład dziecko, które zawsze jakby słabe miało wyniki w nauce, nigdy się nie zgłaszało do niczego, że ono ma pewnie depresję, bo być może wcale tak nie jest. Ale dziecko, które zwykle było chętne, które zawsze się angażowało, które się zgłaszało, które miało odrobione zadania, a nagle tego wszystkiego nie ma, to powinno nas bardzo niepokoić. Czyli jeżeli widzimy zmiany, tak samo jest na przykład z troską o wygląd zewnętrzny. Jeżeli jest jakaś fleja, która zawsze była fleją, w utetłanej bluzce masłem, to nie znaczy, że to dziecko ma depresję. Ale jeżeli była osoba, która zwykle o siebie dbała, teraz ma tłuste włosy, chodzi 5 dni w jednej bluzce, to powinno nas niepokoić. Jeżeli dziecko było bardzo aktywne towarzystwo, a nagle się staje wycofane, to nas powinno martwić, a nie człowiek, akurat w tym kontekście depresji, ja nie mówię w ogólności, a nie człowiek, który zawsze gdzieś po prostu jest introwertykiem i jest trochę na zewnątrz tego, co się dzieje w nurcie szkoły. To, co jest też bardzo ważne i to, na co na pewno muszą, drodzy Państwo, zwrócić uwagę rodzice, bo my nie mamy wglądu,
Sen, bo my będziemy widzieć efekt, czyli dziecko się nam zacznie pokładać na ławce, albo na przykład dziecko zacznie przynosić i na przerwach pić energetyki, żeby się jakoś pobudzić, albo dziecko będzie mieć podkrążone oczy i matową skórę i to widać, że człowiek nie śpi. To my zauważymy, ale to po dłuższym niedoborach snu. Natomiast młody człowiek jeszcze długo będzie wyglądał bardzo świeżo, a rodzic musi zobaczyć, co się dzieje z tym dzieckiem w nocy. Czy siedzi i gapi się w ekran telefonu czy komputera, czy robi jeszcze coś innego, czy po prostu może jednak śpi. To jest niezwykle istotne to, i na to baczenie musi absolutnie mieć rodzic. Poza tym, drodzy Państwo, będziecie zawsze też martwić się wtedy właśnie, kiedy reakcje dziecka emocjonalne nie będą adekwatne do sytuacji, kiedy ono samo będzie przychodzić i mówić właśnie, że nie wie, co się z nim dzieje, ale że potrzebuje pomocy. I musimy też myśleć o objawach somatycznych, właśnie z jednej strony kłopoty ze snem, ale też takie objawy jak na przykład właśnie bóle brzucha, jak wymioty, słuchajcie, jak bóle głowy. Zawroty głowy, no w nocy ewentualnie mimowolne moczenie się, stany lękowe. W depresji charakterystycznej jest też taki stan, który się nazywa anhedonia, czyli nie jestem w stanie odczuć przyjemności nawet z tego, co kiedyś mi sprawiało radość, ja już po prostu nie czuję radości, więc jak macie na przykład młodego człowieka, który bardzo lubił coś tam, lubił, nie wiem, teatr, lubił sport, lubił biologię i nagle to wszystko po prostu przestaje mieć dla niego znaczenie, wtedy podejmujcie działania, wtedy podejmujcie rozmowę, wtedy się zastanawiajcie. Teraz młodzież będzie stała przecież, tu mówimy o klasie maturalnej, możemy mówić o ósmoklasistach, tak samo będą dzieci stały przed wyborami ważnymi dalszych szkół, jakby swojej przyszłości. Jeśli to dla nich nie ma znaczenia, jeśli jakby nie widzą też sensu w podejmowaniu wysiłku takiego celowego do tego, żeby zrealizować jakieś swoje cele, jeżeli nie potrafią też w ogóle spojrzeć na przyszłość z myślą o celowym działaniu i osiągnięciu czegoś, co dla nich właśnie w ich ujęciu może być sukcesem, wtedy my jako dorośli musimy się bardzo mocno martwić. No będziemy na pewno widzieć też rozproszenie dziecka, my w szkole, ale rodzic z kolei będzie widział właśnie to, że dziecko siedzi zamknięte, że cały czas patrzy w komputer. I drodzy Państwo, ja niedawno dosyć miałam taki webinar skierowany do rodziców nastolatków i rozmawialiśmy sobie o tym, jak być rodzicem, jakby na co sobie rodzic w zasadzie może pozwolić, bo teraz to, z czym się rodzic boryka bardzo często, to z tym, że nie daje sobie rodzic prawa sam do tego, żeby zadecydować o tym, że dziecko ma wyłączyć komputer, że dziecko ma limity na używanie takich rzeczy jak telefon właśnie czy komputer, na zamykanie się we własnym pokoju i na jeszcze inne takie akcje. I rodzic czuje się bezradny wobec tego, że jego dziecko jest właśnie pochłonięte przez ten świat cyfrowy. Ale jeżeli rodzic nie podejmie żadnego działania świadomego, wówczas to dziecko może naprawdę stracić swoje całe własne życie, bo temu dziecku absolutnie trzeba pomóc. No i do tego dochodzą jeszcze, drodzy Państwo, właśnie zachowania takie autodestrukcyjne i tak samo jedna dziewczynka w tej samej klasie zresztą co chłopiec, który mówił o tym, że nie mają tutaj na nic wpływu, a w świecie internetowym mają. Dziewczynka mówi, że ona się tnie. A ponieważ to były takie warsztaty, wiecie Państwo, że ja byłam z dziećmi jako osoba z zewnątrz, więc one się otwierały, bo tutaj nie było jakiegoś takiego ryzyka, myślę, że kontaktu z rodzicami głównie, ale dziewczynka się tnie, więc pytam się, dlaczego dziewczynko i jakby co ty z tego masz? I te dzieci bardzo dobrze się diagnozują. Dziewczynka mówi, że to jest dla niej jakby taki wentyl. Ona natnie się tę skórę i ona czuje, jak wypływa z niej napięcie. I mówi, wiem, że moim rodzicom jest przykro, ale ja sobie muszę jakoś radzić. I co to znaczy? To znaczy, że my tym dzieciom nie daliśmy żadnych narzędzi, którymi one mogą sobie radzić z tą trudną dla nich rzeczywistością. I o tyle możemy mówić tutaj o winie, o przyczynie, ale też możemy mówić o remedium, jakby o tym, jak powinniśmy organizować właśnie życie i środowisko nasze własne, żeby to środowisko sprzyjało psychicznemu zdrowiu. I drodzy Państwo, faktycznie te objawy będziemy obserwować we wszystkich tych czterech wymienionych tutaj
tutaj płaszczyznach i żadnego nie możemy lekceważyć, ani nie możemy oderwać jednego od drugiego, bo to, że na przykład, że człowiek jest przygnębiony, to nie oznacza jeszcze, że ma depresję, czy to, że nie może spać, to nie oznacza, że ma depresję, ale jeżeli szereg przyczyn się zbierze, to owszem tak. I teraz znowu, my jako rodzice, my jako nauczyciele nie będziemy diagnozować depresji, ale możemy się niepokoić i jeszcze jedną bardzo ważną sprawę chcę powiedzieć, że drodzy Państwo, nie lekceważcie swojej intuicji. Ani rodzice, ani nauczyciele. Państwo jako osoby oddane dzieciom nie lekceważcie swojej intuicji. Jeżeli czujecie, że to, co widzicie, że się dzieje z dzieckiem, jest niedobre i że potrzebna jest dziecku pomoc, to absolutnie podejmijcie kroki. I na to też Was chcę bardzo uczulić. My możemy wymieniać te kolejne objawy depresji, tak jak tu Państwo w tabelce widzieliście, ale nie czekajcie, jakby jeżeli czujecie niepokój, działajcie. I drodzy Państwo, dobra, idąc dalej, to o tym już sobie powiedzieliśmy, zrobiliśmy tę tabelkę. I teraz jeśli chodzi o przyczyny, no tutaj może się zastanowimy nad tymi przyczynami w takim kontekście właśnie tego, czy to szkoła, czy rodzic, czy ktoś jeszcze może być winny. Generalnie przyczyny też nie są jednoznaczne. No właśnie, nie wykryto niestety genu depresji, a jest to choroba, która ma podłoże także genetyczne, ale też, drodzy Państwo, depresja, tak jak wpływa sama na gospodarkę hormonalną, tak na jej powstanie mogą może wpłynąć zaburzona gospodarka hormonalna, a na to wpływa na przykład rozkład minerałów w organizmie, więc jakby też już nie mówimy tutaj o farmakoterapii, ale mówimy po prostu o suplementacji, o utrzymywaniu organizmu w równowadze, o badaniach takich kontrolnych po prostu krwi, składu mineralnego, to są bardzo ważne kwestie, których też nie warto lekceważyć. Poza tym może się tak zdarzyć, że człowiek funkcjonuje dobrze i nagle dzieje się coś takiego, co sprawia, że on wchodzi jakby w wielki deficyt, powiedzmy, jeżeli chodzi o swoje takie psychoemocjonalne zasoby, czyli wszystko gra, jakby ten człowiek sobie radzi z wyzwaniami dnia codziennego, ale nagle jakieś wydarzenie o charakterze takim traumatyzującym sprawia, że on już jest na minusie, on już jest pod powierzchnią wody i to mogą być wydarzenia takiej natury jak śmierć kogoś bliskiego, to może być śmierć też bliskiego zwierzęcia, rozpad związku rodziców, to może być jakaś choroba w rodzinie, to może być utrata powiedzmy więzi z przyjacielem, przyjaciółką, to może być też brak akceptacji środowiska tego rówieśniczego, które w pewnym momencie dla dzieci staje się najważniejsze, to może być też narodziny rodzeństwa i to często bywa taki punkt zapalny, jeśli chodzi o depresję, dlatego że dzieci tracą wtedy, mimo tego, że to jest takie cudowne wydarzenie, prawda, wszyscy się powinniśmy cieszyć, ale dzieci tracą mnóstwo uwagi rodziców, często tracą swoją przestrzeń, bo tracą swój pokój. Dużo tracą na tym pojawieniu się rodzeństwa i to czasami też bywa właśnie takim zalążkiem depresji. Poza tym choroba samego dziecka, na przykład choroba, z której trudno mu się wyleczyć, która upośledza jego funkcjonowanie. Wiele takich wydarzeń może zaistnieć, które mogą dziecko pchnąć do depresji i w związku z tym, drodzy Państwo, tym ważniejsza jest też ta współpraca z rodzicem, bo o pewnych wydarzeniach, jeśli nie macie dobrego, wystarczającego kontaktu z dzieckiem, to nie poinformuje Was dziecko, ale musi poinformować Was rodzic. I to nie jest tylko wtedy, gdy podejrzewacie u konkretnego ucznia depresję, ale wtedy, kiedy cokolwiek się dzieje, co może wpłynąć na takie funkcjonowanie dziecka na co dzień w środowisku szkolnym, wy o tym musicie wiedzieć i warto od początku z rodzicami układać sobie współpracę w taki sposób, żebyście mieli do siebie nawzajem zaufanie. Jeśli któryś z rodziców wyjeżdża za granicę za pracą, wy pierwsi się o tym dowiecie, bo to oczywiście wpłynie na funkcjonowanie dziecka. Jeżeli małżeństwo się rodziców rozpada, oczywiście wy o tym się pierwsi dowiecie, żeby móc stworzyć dziecku takie wsparcie, którego ono potrzebuje, żeby przejść przez to w miarę obronną ręką i tak dalej, i tak dalej. To od rodziców się tego musicie dowiadywać. No i oczywiście mogą być też psychologiczne skutki depresji i tu będziemy mówić sobie na przykład o tym, że zaburzone są więzi, czy w rodzinie, czy są zaburzone więzi właśnie te, które mogą być w szkole, czy na przykład dziecko jest poddawane sytuacjom stresowym, bo z jednej strony szkoła stawia wymagania, a nie daje jakby powiedzmy sobie narzędzi do ich sprostania, albo rodzic stawia wymagania, a nie daje odpowiednich powiedzmy docenienia i wsparcia. To jakby
No, można mnożyć te potencjalne przyczyny. Można sobie też przywołać tutaj nawet warto transakcyjną teorię stresu. I ona mówi o tym, drodzy Państwo, że stres pojawia się w organizmie wtedy, kiedy człowiek spotyka się z czymś nowym, co wymaga od niego wzbudzenia sił do adaptacji, czyli człowiek musi się wysilić, żeby się dostosować. I teraz pierwsza nasza reakcja na stres, jeżeli chodzi o nasz organizm, jest taka, że wiadomo, serce zaczyna walić mocno, krew się pompuje, no bo człowiek się szykuje do walki. I teraz, drodzy Państwo, ponieważ nie możemy ciągle żyć w stanie takiego pobudzenia, to jeżeli stresor, czyli ten bodziec, który powoduje w nas stres, i to dla dziecka może być faktycznie szkoła, a może być to dom, a może być to kontakt z jakimś rówieśnikiem, a może być to coś jeszcze zupełnie innego, jest jakby stresor nie znika, a organizm nie może przecież za każdym razem, gdy dziecko idzie do szkoły, reagować biciem serca i uderzeniem krwi do głowy, to organizm wytęża siły, żeby te reakcje stresowe doprowadzić do takiego poziomu, który pozwoli normalnie funkcjonować, ale to nie dzieje się bezkosztowo. I to jest proces, który w efekcie powoduje wyzucie organizmu z sił i też jest jednym jakby z takich przyczyn prowadzących ewentualnie do depresji. I to musimy dobrze rozumieć. I teraz jeszcze ostatnia tutaj taka tabelka, a mianowicie przyczyny, słuchajcie, depresji. I chciałabym, żebyśmy znów rozmawiając sobie, patrząc na tę tabelkę, drodzy Państwo, żebyście Wy też patrzyli i żebyście mogli myśleć o tym, co Wy jesteście w stanie zdiagnozować, a o czym będzie lepiej wiedział rodzic. I teraz bez współpracy z rodzicem nie będziecie w stanie wielu z tych przyczyn w ogóle poznać i zrozumieć, że mogło tutaj do nich dojść. Zablokowany, nieprzeżyty smutek. Nie ma szans, żebyście wiedzieli, co ta rodzina i to dziecko doświadczyło, jeśli wam to dziecko o tym albo rodzic o tym nie opowie. A może być tak, że na przykład dziecko przychodzi i funkcjonuje w miarę dobrze i adaptuje się w miarę dobrze, ale tak naprawdę robi to ogromnym wysiłkiem, ponieważ właśnie walczą z umierającą, znaczy nie z babcią walczą, ale z tą śmiercią babci cała rodzina walczy. I to już trwa miesiącami, babcia jest nad grobem, nie umiera, ale równocześnie też jej nie ma, cała rodzina jest zaangażowana w tę walkę. A może na przykład zmarło właśnie ukochane zwierzątko, a może na przykład rozpadło się małżeństwo rodziców i na przykład nie ma kontaktu dziecko z jednym z rodziców. I jeżeli Państwo tego nie będziecie wiedzieć, to nie będziecie w stanie dobrze organizować pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale jeżeli, drodzy Państwo, będziecie to wiedzieć, to z jednej strony możecie się zorganizować, wyposażać dziecko w takie umiejętności, które pozwolą mu przez tę sytuację trudną przejść, a z drugiej strony możecie też wskazywać rodzicom na to, gdzie i jaką pomoc mogą dostać i jak wspierać swoje własne dziecko. Presja bycia najlepszym. To znowu jest też tak, że zobaczcie, z jednej strony może jesteście pracownikami takich instytucji, w których ta presja bycia najlepszym jest ważna, czyli tutaj jest duża konkurencyjność, tutaj chcemy dostawać dobre oceny, chcemy startować w olimpiadach, są takie szkoły, choć jest już ich coraz mniej, ale czasami ta presja bycia najlepszym nie płynie wcale ze szkoły, często płynie ze strony rodziców, przecież ja byłam najlepsza, więc moje dziecko oczywiście też powinno być i bądź ty dziecko najlepsze, chociaż nie masz do tego na przykład predyspozycji niestety, albo nie masz w tym zainteresowania. Niska samoocena, bardzo, bardzo jakby częsta przyczyna, ale tutaj znowu nie mówimy o tym, że ktoś o sobie źle myśli i w związku z tym na pewno ma depresję, bo wtedy większość naszego społeczeństwa z pewnością chorowałaby na depresję, a tak nie jest, większość z nas jednak nie choruje. Drodzy Państwo, jak poprosić dorosłego człowieka, a poprosić dziecko jest dokładnie tak samo, żeby wypisało na 5 paluszkach ręki 5 swoich pozytywnych cech, blokada jest po 2, ale jak poprosiłabym, czego nigdy nie robię, żeby dziecko albo dorosły wypisał 10 wad, to z lekkością. I to jest znowu kolejny obszar, nad którym i my, i rodzice powinniśmy pracować, czyli wskazywać dzieciom, nie nazywając, o słuchaj, ale przecież ty jesteś mądra, ty jesteś śliczna, ty potrafisz szybko biegać, ty jesteś, powiedzmy sobie, masz wyobraźnię rozwiniętą i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy stwarzali dzieciom takie sytuacje, w których one będą mogły doświadczyć tych swoich supermocy i na tym budować swoją samoocenę, na doświadczeniu. Poza tym, jeżeli człowiek jakby nie powodzenie
uszkodzenia szkolne dotykają go nieustająco. I jeszcze o czymś Państwu opowiem. To jest tak, jak człowiek kształtuje swój charakter, kształtuje jakby swoją taką konstrukcję moralną, to przechodzi przez taki etap, który się nazywa etapem prekonwencjonalnym i na tym etapie jego moralność jest totalnie zależna od tego, co jego opiekunowie, osoby, od których jest zależny, o świecie i o nim samym mu powiedzą. Więc jeżeli dziecko się urodziło w rodzinie, gdzie wszystko jest źle, gdzie nic nie ma sensu, nie ma pieniędzy, nie ma pracy i w ogóle nie ma sensu żyć, to ono z takim nastawieniem idzie w świat. I teraz oczywiście może być tak, że spotka cudownych pedagogów i w szkole wszystko się odmieni, ale może być też tak, że jedno, drugie, trzecie niepowodzenie szkolne utwierdzi go w przekonaniu, że ten świat jest do niczego i wtedy no, łatwo jest dosyć o niechęć do życia. No bo o tej zazdrości o rodzeństwo sobie powiedzieliśmy. Możemy też tutaj wybiorę tylko, ale Państwo przeczytajcie proszę wszystkie po kolei, bo o części z nich już mówiłam, więc nie będę się powtarzać. To, co jest bardzo ważne, o ta powierzchniowa komunikacja. Wspomnieliśmy sobie o tym, że dziecko z depresją jakby ma problem z nazwaniem swoich stanów, ale ja wrócę do tego, że my często w szkole to często jakby nie stawiamy na komunikację, bo nie mamy na to czasu, bo realizujemy podstawę programową. Wszystko dzieje się bardzo szybko, ale równocześnie rodzice, drodzy Państwo, są najczęściej jeszcze z pokolenia osób, których też nikt o emocjach nie uczył mówić. Rodzice nastolatków współczesnych są jeszcze często z pokolenia, gdzie dzieci, prawda, i ryby głosu nie miały i oni sami nie mają swojej emocjonalności poukładanej, oni sami nie mają wglądu w to, co się w nich dzieje, w związku z tym nie są w stanie stworzyć przestrzeni, w której ich dziecko będzie mogło przyjść i powiedzieć o swoich wątpliwościach dotyczących istnienia i sensu życia, bo często nawet to nie jest płaszczyzna, na której ten rodzic w ogóle kiedykolwiek się poruszył. W związku z tym to też jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili uwrażliwiać rodziców na to, co dla tych dzieci może być ważne i żebyśmy sami się na to umieli uwrażliwić i spojrzeć trochę inaczej z perspektywy dziecka. Dodatkowo mamy też ogromną trudność jako dorośli w rozumieniu tych jakby potencjalnych, słuchajcie, przyczyn depresji i depresyjności jakby współcześnie młodego pokolenia, bo oni są, jakby oni rosną w warunkach, w których my nie dorastaliśmy. I wydawałoby się, że to z pokolenia na pokolenie powstaje podobny problem czy zagwózdka. Ale my teraz nie rozumiemy, szczególnie jako nauczyciele, tego, że mózgi tych dzieci w zupełnie inny sposób od kołyski są już stymulowane tymi wszystkimi cyfrowymi dobrami. W związku z tym nie jesteśmy w stanie pobudzić ich ciekawości poznawczej tradycyjnymi metodami, a często sami nie jesteśmy przygotowani ani nie mamy przestrzeni na to, by stosować inne metody. Więc to też jest bardzo ważne. I drodzy Państwo, to poczucie wpływu, na tym się też może skupmy, bo człowiek, który faktycznie nie ma poczucia kontroli i wpływu na własne życie, oczywiście nie będzie w stanie, bardzo przepraszam, bo teraz, przepraszam Państwa na sekundkę, bo mój pies będzie płakał i nam przeszkadzał, ja muszę mu pomóc zejść z łóżka, gdyż jest stary. Sekundeczkę. Kusia, nie jest najlepszy, teraz bardzo przepraszam, będziemy mieć towarzystwo prawdopodobnie, ale będzie cicho. Więc to, co chcę powiedzieć, że też to poczucie braku wpływu, drodzy Państwo, i to, że dzieci szukają jakby w takim, no właśnie, szukają gdzie indziej, a nie w realnym życiu tego wpływu. To oznacza, że my dorośli tak naprawdę nie pozwoliliśmy im podejmować decyzji, nie pozwoliliśmy im ponosić też skutków tych decyzji, że jakby oni nie mają poczucia tego, że ich słowa cokolwiek znaczą i to zaczyna się bardzo wcześnie, czyli to wywieranie wpływu na rzeczywistość albo jakby niewywieranie. W przedszkolu taka sytuacja bardzo prosta, ja Państwu powiem, o co mi chodzi, jakby być może zdiagnozujecie też w tym, co jak Wy traktujecie dzieci, młodzież, taki klucz do sytuacji, a mianowicie lubiłam sobie zejść, gdy pracowałam jako dyrektor przedszkola, lubiłam sobie zejść do szatni, gdy rodzice odbierali dzieci, tak żeby z nimi porozmawiać. No i byłam świadkiem na przykład takiej sytuacji, gdy rodzic pyta dziecko, 4-letnie, czy to dziecko chce iść do domu. A dziecko mówi, tak, pieseczek jest cudowny, tylko jest już staruszkiem, no właśnie, i czasami tak potrzebuje wzmożonej uwagi. W każdym razie rodzic się pyta tego 4-latka, czy ty chcesz iść do domu? I 4-latek mówi, że nie.
I teraz co ten rodzic powinien zrobić? Rodzic powinien uszanować zdanie dziecka, skoro już mu zadał takie pytanie otwarte, i powinien tam siedzieć w tym przedszkolu tak długo, jak to dziecko zapragnie w nim siedzieć. Bo w innym przypadku, jeżeli dziecko, on mu zadał pytanie, dziecko mówi, że nie chce, a on go na siłę weźmie do domu, to pokaże mu, że jego zdanie w ogóle się dla niego nie liczy. I my robimy często takie błędy. Czy chcesz zjeść śniadanko? Czy ja mogę tak zapytać swojego, nie wiem, 7-letniego synka i wypuścić go do szkoły bez śniadanka, jeśli on nie zechce zjeść śniadanka, czy raczej powinnam zapytać, chcesz bułeczkę, czy chcesz jajeczko? Rozumiecie Państwo, że jakby my musimy dzieciom wyznaczać ramy, za nas, za dorosłych nikt tych ram nie wyznaczy. I jeżeli my tego nie zrobimy, to jest kolejna częsta przyczyna też jakby depresyjności, w takim sensie, że dzieci marnują swoją energię, którą mogłyby zużywać właśnie na zawieranie relacji, na poznawanie świata, którą mogłyby zużywać na uczenie się, zużywają ją na stawianie sobie samym granic, na doświadczanie tego, co jest dobre, co jest złe, co mogą, czego nie mogą, i marnują swoją energię. I za to akurat my dorośli jesteśmy odpowiedzialni. I bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy jako nauczyciele uświadamiali rodziców, jak bardzo oni mają prawo jednak ingerować w życie swoich dzieci cały czas, z tego tytułu, że jakby wolności może być tylko tyle, ile to dziecko jest w stanie ponieść odpowiedzialności za siebie. To jest, no to jest jakby w tym cały klucz. I dobrze, drodzy Państwo, wróćmy sobie dalej do naszej prezentacji, żebyśmy zdążyli ze wszystkim. I teraz o tych czynnikach chroniących i o czynnikach ryzyka. To już wspomniałam na początku, czyli przyjmuje się, że w każdym jakby środowisku funkcjonowania, obszarze funkcjonowania bardziej człowieka, te czynniki ryzyka i chroniące występują, i tam, gdzie zbierze się więcej tych czynników ryzyka, tam potencjalnie mogą pojawić się zachowania problemowe, mogą potem pojawić się zaburzenia i depresje. I teraz, drodzy Państwo, dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że my jako nauczyciele, jako wychowawcy, myśląc sobie o współpracy z rodziną, będziemy między innymi diagnozować rodzinę właśnie pod kątem tych czynników ryzyka i czynników chroniących. I z jednej strony będziemy zwracać uwagę na rodzinę i zwracać też rodzicom uwagę na to, jak ten system rodzinny będzie wpływał na dziecko, a z drugiej strony będziemy też diagnozować te czynniki ryzyka i czynniki chroniące w samej osobowości i systemie postrzegania świata. Będzie tutaj, drodzy Państwo, do prezentacji, no to jest moja autorska prezentacja, więc jakby do niej ja Państwu nie daję dostępu, natomiast będzie nagranie dostępne na stronie Platformy Edukacyjnej Nauczycieli razem z tą prezentacją, tak jak ją teraz Państwo widzicie. I teraz wracając do tych czynników ryzyka i czynników chroniących. Jest jakby szereg różnych obszarów funkcjonowania, nad którymi się trzeba pochylić, ale jeżeli chodzi o to, co związane jest z rodziną, mówi się na przykład o tym, że jeśli chodzi o strukturę rodziny, rodzina kompletna, czyli nierozbita, jest potencjalnie czynnikiem chroniącym, ale tu będziemy stawiać to wielkie ale w różnych miejscach, dlatego że jeżeli ta rodzina jest jakby nierozbita i jest kompletna tylko na zewnątrz, a wewnątrz jest pełna, ale pełna nienawiści, napięcia i jakby nieumiejętnego radzenia sobie rodziców z samymi sobą, to wówczas będzie to czynnik ryzyka. Status majątkowy. Mówi się o tym, że jakby mówi się, rozumiem, statystycznie rzecz ujmując, jeżeli rodzina jest dobrze sytuowana, potencjalnie dziecko ma szansę na przykład do tego, żeby mieć dostęp do różnych form spędzania wolnego czasu, czyli może na przykład doświadczyć swoich właśnie mocy sprawczych, swoich talentów w różnych obszarach, wybrać sobie łatwiej coś, co go interesuje, może się realizować, i to potencjalnie jest czynnik chroniący, ale jeżeli koszt zdobywania tej majątności jest taki, że rodzice na przykład nie spędzają czasu z dzieckiem, bo są tak bardzo zainteresowani pracą, że już jakby dziecko schodzi im z pola widzenia, wówczas będzie to czynnik ryzyka. System przekonań i religijność rodziców. To też jest taki aspekt, na który powinniśmy zwracać uwagę. No w takich rozmowach z rodzicami, nawet w rozmowie, gdy Państwo jako wychowawcy z rodzicem prowadzicie taką rozmowę. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że znów potencjalnie nasza religijność narodowa, chrześcijańska bądź katolicka, mogłaby być czynnikiem chroniącym, pod warunkiem, że to jest praktykowana religijność, nie religijność, że to jest praktykowana duchowość, praktykowana
praktykowany taki humanizm, czyli miłuj bliźniego swego jak siebie samego. W związku z tym ja mam dobre kontakty z rodzicami, w związku z tym ja troszczę się o moją rodzinę, w związku z tym zwracam uwagę na potrzeby moich dzieci, w związku z tym nie mówię źle o innych i tak dalej. Wtedy to jest czynnik chroniący, ale jeżeli moja religijność sprowadza się do tego, że idę w niedzielę do kościoła, żeby sąsiedzi to widzieli, to będzie ogromny czynnik ryzyka. Zawsze dwulicowość będzie czynnikiem ryzyka. No, atmosfera w domu, jakby właśnie kontrola, wymagania, spójny też system wychowawczy, to jak mama podchodzi do dziecka, jak tata podchodzi do dziecka. Jeśli dziecko znów jest w sytuacji, że kiedy mama się na coś nie zgadza, a tata się zgadza, to on pójdzie do taty z tym, co go interesuje i wie, że tata się zgodzi i odwrotnie pójdzie do mamy, kiedy wie, że tata się nie zgodzi, to już obciąża młodego człowieka takim poczuciem, że on o wszystkim musi decydować. To nie, jakby decyzyjność, jeszcze raz to powtórzę, tyle wolności człowiek młody może dostać, ile może ponieść odpowiedzialności. W innym przypadku robimy mu krzywdę, bo kładziemy na jego barki ciężar, którego on nie powinien jeszcze w tym momencie nieść. To tak jak rozwija się człowiekowi małemu kręgosłup i teraz taki fizyczny. I teraz jeżeli on nosi za ciężki plecak, no to ten kręgosłup będzie krzywy. Tak samo jest z kręgosłupem moralnym. Jak za ciężkie, jakby zbyt wielkiego kalibru decyzje każemy dziecku podejmować, bo sami ich nie podejmujemy, a po prostu chcemy, by się rozwijało w duchu wolności i trochę to tak opacznie pojęliśmy, to wówczas, drodzy Państwo, naturalnie to dziecko nie będzie w stanie tego moralnego kręgosłupa zdrowego, prostego rozwinąć. A taki prosty moralny kręgosłup, czyli takie poczucie sensu w tym, co robię, poczucie rozumienia dobra i zła, poczucie własnej wartości, sprawczości, celu w życiu, to wszystko tak naprawdę będzie ogromny, ten wewnętrzny właśnie czynnik chroniący. I teraz, drodzy Państwo, przejdźmy sobie dalej. I chciałabym, żebyśmy się zastanowili teraz wspólnie nad rodziną, nie nad szkołą, bo myślimy o tym dzisiaj nie jak szkoła ma wspierać dziecko, tylko jak wesprzeć rodzica w byciu rodzicem dziecka z depresją, tak żeby on był skuteczny dla niego wsparciem. Więc teraz się zastanowimy nad tym, jakie czynniki potencjalnie, zacznijmy sobie od czynników ryzyka w rodzinie, mogą jakby przyczyniać się do depresyjności dziecka. Bardzo proszę. Proszę, czyli co w funkcjonowaniu rodziny może sprawić, że dziecko potencjalnie będzie miało takie tendencje do depresji, oprócz czynników genetycznych oczywiście. No na przykład sytuacja, w której triangulacja. Czy Pani Klaudio, może Pani to rozwinąć? Brak zgody między rodzicami zawsze jest bardzo dużym stresorem dla dziecka, czynnikiem ryzyka. Z tego tytułu też, że on bardzo często przyjmuje rolę właśnie takiego kogoś, kto chce godzić tych rodziców. Rozwód. Ale rozwód tylko wtedy będzie czynnikiem ryzyka, znaczy jeżeli ten rozwód jest, drodzy Państwo, jeżeli zgoda nie była aby tylko formą utrzymania statusu quo. To musimy zrozumieć, że bycie razem w związku, który nie istnieje tak naprawdę między rodzicami dla dziecka, też jest czynnikiem ryzyka. To naprawdę trzeba zrozumieć. Nałogi oczywiście, nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami. Wciąganie dziecka pomiędzy kłótnie między kłótnie rodziców jak najbardziej, jakby kazanie dziecku też opowiadać się, kazanie dziecku. Tak, chodzi o to, żeby dziecko się opowiadało za którymś z rodziców, bo staram się to gramatycznie ująć i czuję, że nie mogę, ale tak, to na pewno będzie ważny czynnik. Brak szacunku w rodzinie. I teraz słuchajcie, choroba jak najbardziej dziecka, tak, ale o tym szacunku w rodzinie pani Ula pisze. Więc zobaczcie, to jest szacunek oczywiście do siebie nawzajem, ale chcę tu jeszcze powiedzieć ważną rzecz, że to jest też szacunek do siebie samego. Czyli jeżeli jest tak, że od najmłodszych lat mama zajmuje się dzieckiem, biorę mamę, ale to mógłby być równie dobrze tata, więc ta mama zajmuje się domem, dzieckiem i wraca sobie z pracy, bo pracuje też zawodowo i chce sobie usiąść na chwilę i odpocząć i wtedy właśnie jej dziecko najbardziej pragnie się z nią bawić, więc mama jako dobra mama rzuca po swoją potrzebę odpoczynku i bawi się z tym dzieckiem, a potem po nocach spełnia swoje obowiązki domowe, rano wstaje do pracy, sama siebie nie szanuje i traci siły, to dziecko po pierwsze nie uczy się szanować mamy,
ale też nie uczy się szanować tego, jakby swojej własnej przestrzeni. Ono nie wie, że można postawić granice w relacji z drugim człowiekiem, że można powiedzieć nie. I to jest też bardzo ważne. Nie tylko to, jak ja szanuję ciebie i twoje potrzeby, tylko też jak ja szanuję siebie i uczę ciebie szanować mnie. To jest bardzo ważne. Trudna sytuacja finansowa, materialna, jak najbardziej tak, pracoholizm. Ta sytuacja materialna też oprócz tego, że może wpływać no, na przykład na kwestie pożywienia, ale też bardzo często jest przyczyną zwyczajnie wstydu wśród rówieśników i to jest bardzo ważne. Brak poświęcanego czasu na rozmów z dziećmi, co najmniej 30 minut, pani Henryka pisze. No, statystyki są smutne. Ja kiedyś czytałam, ale to było dosyć dawno temu, ale że statystycznie rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi 2,5 minuty dziennie. To w ogóle jest totalna, absolutnie abstrakcja. I znów czytam na forach rodzicielskich, sama też jestem rodzicem, ale ze względu na swoją bardziej działalność taką psychoedukacyjną, czytam na forach rodzicielskich o tym, że moje dziecko zamyka przede mną drzwi, nie chce ze mną rozmawiać. I drodzy Państwo, ja też mam nastoletnie dziecko, ale absolutnie nie zgadzam się na to, żeby drzwi w naszym domu były zamknięte. I szanujemy swoją wzajemną przestrzeń i mamy czas osobno, ale mamy też czas razem, czy moje dziecko tego pragnie, czy nie pragnie, ja za tym obstaję. I tak naprawdę widzę z czasem, jak dobrze się to sprawdza, bo nawet w momentach, kiedy zdarzają się przecież napięcia i jakby moje własne dziecko przeżywa też swoje różne perturbacje, to potrafi mi powiedzieć, chcę być sama, ale zostań ze mną. I to jest bardzo ważne, że to dziecko wie, że ty jako rodzic go nigdy nie opuścisz, że ty jako rodzic będziesz egzekwował swoje prawo do bycia rodzicem tego dziecka. To jest bardzo ważne. Nadmierna krytyka na pewno jest czynnikiem ryzyka. Nieadekwatne oczekiwania. To też jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, bo przez nieadekwatne rozumiemy po prostu niepasujące, czyli mogą one być zbyt wysokie albo mogą być wysokie w obszarze, który dziecka w ogóle nie interesuje i do którego nie jest predysponowane. A zbyt niskie, niską wagę przywiązuje się do rozwoju w tych obszarach, do których akurat dziecko chciałoby przywiązać wagę i się rozwijać. To też jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. No oczywiście, brak wsparcia, krytyka, tak, myślę, że tak. Przemoc wobec dziecka, oczywiście przemoc jest bardzo ważnym, silnym czynnikiem ryzyka, czy to taka psychiczna, czy fizyczna. Porównywanie dziecka to jest coś, czego dzieci tak strasznie nienawidzą, właśnie żeby się ich porównywało. Perfekcjonizm. No, perfekcjonizm nikomu nie służy. Myślę, że też wiele z nas się z tego perfekcjonizmu właśnie musi trochę leczyć, w cudzysłowie to ujmując lub nie w cudzysłowie, ale faktycznie perfekcjonizm jest czymś, co bardzo utrudnia funkcjonowanie. A jeśli chodzi, drodzy Państwo, o czynniki chroniące, czyli w co, jakby w co należy, brak zaufania, tak, a zaufanie będzie odwracając czynnikiem chroniącym, w co należałoby rodziców wyposażyć, uświadomić ich o czym, w co należałoby inwestować, żeby rodzina była środowiskiem chroniącym przed depresją, żeby rodzina była środowiskiem, które będzie zabezpieczać zdrowie psychiczne dziecka. To, co sobie powiedzieliśmy, tutaj pani napisała o 30 minutach rozmowy minimum. Oczywiście na pewno tak, zaufanie jako odwrócenie tego. Co jeszcze, drodzy Państwo? Myślę, że to, co ja powiedziałam też, że jakby dbanie o granice też swoje własne jest bardzo ważne. Dawanie poczucia bezpieczeństwa i drodzy Państwo, nie unikniemy tego, chociażbyśmy chcieli i nie lubimy w ogóle mówić o granicach. Poczucie bezpieczeństwa dają jasno wyznaczone zasady. Zasady, którym my wszyscy podlegamy. Ale jeżeli mówimy o szacunku, to mówimy o wzajemnym szacunku. Jeżeli mówimy o obowiązkach, to mówimy o moich obowiązkach i o twoich obowiązkach. Jakby nazywanie dobra dobrem, zła złem. To za dziecko na pewnym etapie musi zrobić dorosły rodzic. Dobre relacje z dzieckiem jak najbardziej, zaufanie jak najbardziej, tak. Pozwolenie też dziecka w ramach tego zaufania jakby na ponoszenie konsekwencji, jeżeli już mu dajemy wybór i on tego wyboru dokona i nawet go dokona nie po naszej myśli, ale jednak w ramach bezpiecznych granic, to pozwalamy mu ponieść te konsekwencje. I moje dziecko na przykład mówi tak,
Mamo, zaufaj mi, ja się nauczę, ale teraz jeszcze chcę dokończyć rozmowę z koleżanką przez telefon. Dobra, dziecko, naucz, znaczy w sensie dokończ, naucz się, ja ci ufam. Jeżeli efekt tego zaufania jest taki, że dziecko faktycznie uczy się i zdaje sam swój test, sprawdzian tak jak należy, to świetnie. Ale jeżeli nie, to wiadomo, że następnym razem już zaufania nie będzie, tylko siądziemy najpierw do nauki, a potem będą rozmowy z koleżankami. My musimy się nauczyć też wyciągać pewnego rodzaju wnioski i konsekwencje. Konsekwentnym rodzicem, jak najbardziej tak. No, nauka okazywania zarządzania emocjami. I w tym, drodzy Państwo, to też jest kolejny super temat na warsztaty z rodzicami. Właśnie taki rozwój psychoemocjonalny, bo naprawdę, jeżeli rodzic nie ma dostępu do swojej własnej emocjonalności, to bardzo ciężko, żeby stworzył dla dziecka taki przyjazny emocjom dom. Dobra, chodźmy sobie dalej, ale to wszystko, co Państwo tu piszecie, egzekwowanie ustalonych zasad i reguł, to jest wszystko niezwykle istotne. Patrzę po prostu, że nam czas ucieka. Dobra, tu te czynniki ryzyka i chroniące sobie wymienialiśmy i chciałabym jeszcze patrząc na przyczyny i jakby spojrzeć na depresję właśnie jako taki stan deficytu, czyli jakby to, co powiedzieliśmy, że stres zabiera energię, w związku z tym przedłużający się stres będzie tym czynnikiem ryzyka, będzie czymś, co może pchać ku depresji. I tak samo jest z zaspokajaniem potrzeb. Państwo znacie piramidę Maslowa i chciałabym, żebyście spojrzeli na nią w kontekście tego, co jakby na co uwrażliwiać rodziców, czyli co rodzic może zrobić, żeby zaspokajać potrzeby swojego dziecka tak, by faktycznie jego prąd życia kierował się w stronę rozwoju, a nie w stronę deficytu i depresji. No, fizjologiczne potrzeby. I tutaj wchodzi, słuchajcie, oczywiście jedzenie, ubranie odpowiednie do pogody, ale też, drodzy Państwo, to spanie, które sobie wymieniliśmy, to jest bardzo ważne. I tu rodzic ma na to wpływ. Im dziecko młodsze, tym ten wpływ jest znamienitszy, ale tak naprawdę rodzic, dopóki dziecko jest pod jego dachem, dopóki dziecko samo nie jest w stanie o siebie zadbać, musi o to wszystko dbać. To samo jest z poczuciem bezpieczeństwa. Jeżeli nawet jest tak, że szkoła z jakichś względów jest źródłem poczucia niebezpieczeństwa, czy to ze względu na kontakty rówieśnicze, czy ze względu na postawy, może bardzo jakieś takie srogie nauczycieli, chociaż to się już naprawdę w moim odczuciu, a pracuję z gronami nauczycielskimi w różnych okolicznościach, rzadko zdarza, ale gdyby szkoła była tym silnym stresorem, to, drodzy Państwo, dom zawsze musi być bezpiecznym miejscem, do którego ja wrócę, w którym ja znajdę schronienie, w którym ja znajdę wsparcie, w którym ja nie będę się musiał bać dodatkowej krytyki i dodatkowych ciężarów, przy czym schronienie, wsparcie, spokój nie oznacza braku obowiązków i braku zasad, to musimy sobie jasno powiedzieć. Miłość i przynależność, czyli tworzenie takiego środowiska, gdzie powiemy raczej my, a nie ja, to jest bardzo ważne, taka możliwość identyfikacji z własną rodziną i o tej potrzebie uznania chcę Wam powiedzieć, bo to jest trochę mniej oczywiste. Czyli każdy człowiek ma potrzebę uznania i teraz jeżeli ja stworzę swojemu dziecku taką przestrzeń, w której ono będzie mogło robić to, co potrafi robić, to, co lubi robić, to, za co jest doceniane i dostrzeżone, kiedy dozna tego, że ja powiem wow, kiedy dozna tego, że ktoś, na kim mu zależy, doceni jego wysiłek, to wtedy ta potrzeba zostanie zaspokojona. Ale jeżeli nie, to proszę mi wierzyć, że będzie szukało zaspokojenia tej potrzeby i będzie jej szukało, drodzy Państwo, na różne sposoby. A jeśli o sobie myśli na tyle nisko, że nie będzie w stanie znaleźć w taki konwencjonalny sposób jej zaspokojenia, czyli zdobyć czyjejś uwagi i uznania w sposób, powiedzmy, akceptowalny społecznie, to sięgnie po takie... jakby dobierze sobie taki kierunek, typu na przykład kradzież, typu na przykład narkotyki, typu na przykład palenie papierosów, inicjacja seksualna, no cokolwiek, co zwróci uwagę choćby wąskiego grona, którego uzna, któremu przyklaśnie, który powie wow, ty to jesteś gość. I to znów odpowiedzialność nasza jako dorosłych jest w tym, byśmy potrafili stworzyć dziecku przestrzeń do tego, by jego potrzeba uznania została zaspokojona. No i dopiero później na samym końcu ta piramida jest stworzona w taki sposób, że z założenia, jeżeli potrzeby na poniższych szczeblach są zaspokojone, to kolejne będą z tej obfitości się rozwijać i szukać zaspokojenia, więc rozwój, ta motywacja do właśnie życia, do rozwoju będzie tam na samym szczycie. Ale jeżeli, przepraszam, dobra, wpuszczę pieska na dół,
Ale jeżeli jest tak, że te potrzeby są niezaspokojone, czyli jest ogromny deficyt na niższych piętrach, to tu nie będzie żadnej potrzeby rozwoju, to tu będzie wielkie poczucie bezsensu i tego właśnie byśmy wszelkimi sposobami pragnęli, drodzy Państwo, uniknąć. I teraz to, z czym się spotkacie w obliczu depresji, to bardzo często będą takie trzy postawy. Albo negacja, czyli jak to moje dziecko, nie, ja z nim nie mam żadnego problemu, to wszystko jest przez szkołę albo w szkole i w ogóle poza szkołą to dziecko funkcjonuje cudownie. Albo nadopiekuńczość, Boże, biedne dziecko, co ja zrobiłam źle, teraz mu przychylę nieba, niech ono już nie sprząta, niech ono robi co chce, żeby tylko jeszcze mu do tej depresji nie dołożyć. Albo akceptacja i tak naprawdę ta akceptacja, czyli przyjęcie tego, że z dzieckiem może być coś źle, że jest choroba, że trzeba zabrać się za leczenie, będzie kluczem do tego, żeby to dziecko miało w ogóle szansę wyzdrowieć. I drodzy Państwo, nie najeżajmy się na tych rodziców, w których pojawiają się inne postawy niż akceptacja. Spróbujmy tak naprawdę zacząć budować z nimi wspólny właśnie front. I nawet w momencie, kiedy rodzic przychodzi i rzuca bombą w szkołę, że szkoła jest wszystkiemu winna, drodzy Państwo, stójcie pewnie na straży, oczywiście jeśli macie czyste sumienia, stójcie pewnie na straży tego, że wy wiecie, co w tej sytuacji zrobić i to nie oznacza, że absolutnie podejmiecie leczenie, bo nie jesteście psychiatrami, psychologami najczęściej, ale że wiecie, co zrobić ze swojej perspektywy nauczycielskiej, szkolnej i wiecie też, jak pokierować rodzica, żeby on mógł znaleźć odpowiednie wsparcie dla swojego dziecka. I musimy pamiętać, że rodzic będzie przeżywał tę potencjalną albo zdiagnozowaną depresję też bardzo silnie i tak naprawdę będą się w nim kotłować bardzo różne emocje i to będą emocje właśnie od złości do poczucia winy, słuchajcie, bezsilności, bezradności i nasze mózgi ludzkie są takie, że nie lubią przeżywać takich trudnych emocji, w związku z tym co będzie robić taki mózg w takiej sytuacji, szukać winnego, no i może się tak skończyć, że winnym się okaże szkoła, ale winnym też się może okazać małżonek, albo winnym może się okazać samo dziecko, które zostanie w tym momencie uznane za leniwe i zawsze krnąbrne i w zasadzie jakby potrzeba wyczyszczenia się we własnych oczach może być tutaj bardzo silna i my ją musimy po prostu rozumieć, bo ona będzie rzutować na postawę rodziców. I tak jak w depresji dziecko ma obniżoną zdolność do samoregulacji, tak samo rodzic będzie tak emocjonalnie napięty, że zdecydowanie jego możliwości takiego logicznego myślenia, jego poczucie sprawstwa będą też bardzo, bardzo niskie i my musimy wiedzieć, z kim rozmawiamy, jakby z człowiekiem, w jakim stanie rozmawiamy i w związku z tym, drodzy Państwo, musimy być bardzo wrażliwi, bardzo wyczuleni i tak jak dziecko będzie miało szereg takich somatycznych objawów, tak samo rodzic może cierpieć z powodu kłopotów ze snem, może mieć zaburzenia apetytu, bóle mięśni, głowy, takie migrenowe szczególnie, może mieć kłopoty z układem krążenia, to wszystko, co robi stres z organizmem, będzie udziałem rodzica w takiej sytuacji. I w związku z tym, drodzy Państwo, rodzic musi być przez Was też traktowany z taką wyrozumiałością i my, rodzica, musimy uczulić na to wszystko, co już sobie dotychczas powiedzieliśmy i musimy mu dać do zrozumienia, że jego działanie na każdym etapie życia tego dziecka i w tym momencie, kiedy to dziecko ma zdiagnozowaną depresję, ma ogromny wpływ na jego stan. Nie jedynie to działanie, ale to działanie też. I powiedzieliśmy sobie już w zasadzie bardzo wiele o czynnikach chroniących, na które rodzic ma absolutny wpływ, ale jeszcze to, co chciałabym powiedzieć. Depresja będzie jakby zaburzeniem stanu psychicznego zdrowia. W związku z tym, w momencie, kiedy chcielibyśmy podjąć działania czy profilaktyczne, czy takie działania, które będą wspierały zdrowienie, musimy myśleć o tym, jakby co składa się na psychiczne zdrowie. Więc rodzic, tak jak i szkoła w zasadzie wspólnie, będziecie Państwo odpowiedzialni za stworzenie atmosfery, w której człowiek będzie się czuł dobrze, będzie miał szansę realizować swoje zdolności, będzie
będzie sobie w stanie radzić z normalnymi życiowymi stresami i w związku z tym będziemy wyposażać tego człowieka w szereg takich umiejętności, zdolności, dzięki którym sobie z tym wszystkim poradzi. Jest w stanie pracować, czyli właśnie szkoła jest jednym z tych obszarów, gdzie dziecko już zdrowe psychicznie, nie pogrążone w depresji, ale zdrowe psychicznie może uczestniczyć, realizować swoje obowiązki i jest w stanie działać na rzecz swojej społeczności, a najbliższą społecznością będzie zawsze rodzina. I wiecie Państwo, jak to jest, że w mózgu w tym samym miejscu jest ośrodek cierpienia jakby i działania, dlatego też terapia zajęciowa często jest takim remedium, jakby sprzyja leczeniu depresji. Jeżeli stworzymy dla człowieka, i to mówię do was jako do ludzi, którzy będą rozmawiać z rodzicami, czyli jeżeli stworzymy dziecku taką przestrzeń, w której ono będzie skoncentrowane na robieniu czegoś, co go naprawdę absorbuje, to będzie dla niego jak taka wysepka na morzu boleści, w której będzie mógł odpocząć od tego swojego cierpienia. I to jest, słuchajcie, bardzo istotne. I jakby jest nadzieja, depresja jest chorobą, a więc absolutnie można ją wyleczyć. Natomiast jest też tak, że ta postawa, słuchajcie, negacyjna rodzica może być bardzo silna. I teraz chcę Wam powiedzieć na sam koniec taką formalną ścieżkę, jaką należy przejść, gdyby rodzic nie chciał podjąć problemu. Czyli jest tak, my widzimy problem jako nauczyciele. Albo dziecko samo zgłasza problem. Nigdy nie obiecujemy tu poufności dziecku. Musimy rozmawiać z rodzicem, bo to jest rodzic, który może podjąć działanie. I podajemy, słuchajcie, jeszcze jak będziemy rozmawiać z rodzicem, dajecie mu numer od razu do psychologa, do poradni psychologiczno-pedagogicznej, z którą szkoła współpracuje, może do jakiegoś prywatnego specjalisty, jeśli jest godny polecenia, wiecie, że rodzica stać. I co robicie, żeby nie było takiej sytuacji, że rodzic to odkłada, monitorujecie, proszę mi dać znać, kiedy się pani umówi, jutro mi pani da znać, czy pojutrze pani nie daje znać, dzwonimy, przypominamy. I słuchajcie, jeżeli rodzic odkłada tę współpracę, albo jeżeli rodzic wprost odmawia współpracy, mówi, ależ absolutnie moje dziecko jest w cudownej kondycji, to wszystko jest pani wymysł, to wówczas jest jednak ratunek dla dziecka, bo tu chodzi o ratunek dla dziecka, tu nie chodzi o to, że twoja godność nauczycielska jest w tym momencie zachwiana i twoje zdanie nieposzanowane, tu chodzi o to dziecko, więc w tym momencie informacja do dyrektora, jeżeli wszyscy Państwo jako grono pedagogiczne czujecie, że temu dziecku potrzebne jest wsparcie, a rodzic tego wsparcia nie chce mu udzielać i dyrektor zgłasza taką rodzinę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zawiązuje się, drodzy Państwo, wielospecjalistyczna komisja, do której też wezwany jest zawsze ktoś ze szkoły, która bada sprawę tej rodziny, wysyłany jest tam inspektor i on tę rodzinę mobilizuje do podjęcia odpowiednich kroków, a jeżeli nie, to kieruje się sprawę do sądu rodzinnego, również jako takie wsparcie dla rodziców, jeżeli nie chcieliby na przykład myśleć o, albo dziecko nawet nie jest predysponowane do tego, żeby trafić na oddział dziecięcy do szpitala psychiatrycznego, są też ośrodki socjoterapii, słuchajcie, to są miejsca, w których właśnie, tak jak wspomniałam, zamknięte ośrodki, dziecko na weekend tylko wyjeżdża do domu, natomiast ma tam zapewnioną dzień i noc opiekę, naukę, mnóstwo zajęć pozalekcyjnych i terapię, która jest mu potrzebna, więc być może to jest też droga, jeżeli rodzic jakby czuje się w danej sytuacji totalnie bezradny, jeżeli też wie na przykład, że środowisko rodzinne jest środowiskiem absolutnie niesprzyjającym rekonwalescencji i absolutnie niesprzyjającym leczeniu tej depresji, bo jeżeli jest to środowisko mocno toksyczne i środowisko, które wymaga naprawy, a ta naprawa może zająć dużo czasu, to dobrze jest dziecko z takiego domu, w takiej sytuacji absolutnie wyciągnąć, ale tego już wy jako nauczyciele absolutnie nie robicie. Wy to zgłaszacie odpowiednim służbom. Takie ośrodki prowadzą zajęcia lekcyjne absolutnie i szpitale i drodzy Państwo, ośrodki socjoterapii mają zajęcia lekcyjne, mają tam generalnie, dzieci są podzielone na klasy i w odpowiednich klasach się uczą, popołudniami są zajęte, są no właśnie pod kontrolą o tyle właśnie, żeby sobie ewentualnie nie zrobiły krzywdy, jeśli ku temu mają tendencję i powiem, że jest to miejsce naprawdę też, ja miałam przyjemność prowadzić superwizję w takim ośrodku we Wrocławiu, to jest miejsce pełne oddanych specjalistów, ludzi, którzy naprawdę za te dzieci oddaliby życie. I drodzy Państwo, tak, cała nadzieja w profilaktyce i w uświadamianiu rodziców i wy tę nadzieję też niesiecie w świat.
Bardzo dziękuję Wam za uwagę i za to, że poświęciliście swój czas właśnie, żeby się dowiedzieć i tę nadzieję móc nieść dalej. Gdybyście chcieli mnie znaleźć w internecie, to zapraszam na swoją stronę winyourlife.eu i tam też odnośnik jest do mojego Facebooka. Na Facebooku dużo takich bieżących informacji dotyczących tego, gdzie, jakie szkolenia prowadzę, ale też często różne dla Państwa przygotowuję artykuły, żebyście sobie mogli poczytać. A tutaj na Platformie Edukacyjnej Nauczycieli się spotkamy w piątek, właśnie mówiąc o tym, jak dziecko przygotować do życia pełnego sukcesów. I w ogóle zastanowimy się, czym jest sukces, więc tak, myślę, że też będzie interesująco. Życzę Państwu spokojnego wieczoru, sukcesów w pracy zawodowej, ale drodzy Państwo, też szczęśliwego nowego roku i jakby spełnienia w każdym obszarze Waszego życia, bo się widzimy pierwszy raz w tym nowym roku. Wszystkiego najlepszego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Sąd Rodzinny. Macie Państwo wybór tak naprawdę, ale łatwiej jest skierować sprawę do MOPS-u. Często w ogóle powiedzenie rodzicowi, że sprawa pójdzie do MOPS-u, jeśli nie podejmie odpowiedniej akcji, jest czymś, co go bardzo mobilizuje, ale jak go nie mobilizuje, to już go ten MOPS zmobilizuje. A jeżeli MOPS sobie nie poradzi, to MOPS skieruje tę sprawę do sądu rodzinnego, a Państwo zrobicie, co możecie i jakby. Dobrze mieć czyste też swoje nauczycielskie, pedagogiczne sumienie. Wszystkiego najlepszego i dobranoc, drodzy Państwo. Do zobaczenia.